Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagrajmy Fallout Shelter. Fallout Shelter, Fallout Shelterem, ale powiem wam tak. Dzisiaj też już jest weekend, czyli zastanawiam się nad rozwiązaniem konkursu na temat Kolatia z Górza, więc przyznam tak, nie miałem jeszcze okazji przysiąść do tego. Najpierw pierwsze co robię, to chcę dla was właśnie nagrać Fallouta. Mamy dzisiaj sobotę. Ogólnie tak trochę liczę na to, że coś doszło, jakieś komentarze ciekawe. Mam nadzieję, że coś tam się ruszyło. Okej, trochę kapsli. Więc tak, co tu dalej? Co? A w sumie dobra, niech oni się zamienią. Teraz tak. Ty możesz się zamienić tu. Nowego duelera weźmy. Naszej kompanii braci. Ktoś się przesunął? Nie, dobra. No i okej, robimy misję. Robimy misję, bo czemu by nie? Powolutku sobie tam jakoś do przodu pchniemy fabułę. Kill the glowing red roach. I co my tu mamy? Bazookę, issues, life, issues, dwa issuesy. Czy easy light, to easy light rifle był? Nie pamiętam. Institute, Jezu, institute rifle. Czemu w ogóle tak mylę te nazwy dzisiaj? Mam mikrofon włączony? Jo, jest. Powiem wam, największa moja fobia chyba w przypadku nagrywania to byłoby to, jakbym nagrał materiał, by się okazało, że zarąbałem się jakoś na światłach i zapomniałem dźwięku włączyć. Nie, to już byłoby po prostu straszna rzecz, nie dla mnie chyba taka, której bym... Bo powiem wam szczerze, no już mi się parę razy zdarzyło nagrać, nie, materiał, półgodzinny materiał, nie, spoko, fajnie, zadowolony jestem, później się okazało, że sprawdzam mikrofon, miałem niewłączony. Ile razy tak było, o Jezu. Do tej pory z 10 filmów tak spoprałem? Chyba. Jakże. Ale kurczę, powiem wam, z tymi pistoletami takimi fajnie, całkiem fajnie zamykają. Naprawdę ładnie, gładko i idzie do przodu tutaj. Prom niczym Zaporożec przez śnieg. W sumie ta bazuka się tu nawet jakoś komponuje. Więc jest nawet przyjemnie. No nawet przyjemnie w sumie to idzie. No bo powiem wam tak. Co by to wam powiadać dzisiaj, jejku. Nie wiem, pewnie w Rimworldzie dopiero zacznę się rozgadywać na tematy inne. Na tematy różne, być jeszcze Rimworlda będę ogólnie nagrywał na 20... Nie, na dwa ostatnie odcinki z tego miesiąca, 30, 31 odcinek Rima. Oj, będzie działo się, będzie się działo coś w Rimworldzie. O, moi mili, będzie szprycha, będzie śruba, nie? Co my tu mamy? Kilofiarze. Znowu napadliśmy kopalnię. Nie. To jest coś, co ja najbardziej lubię, nie? Napadać kopalnie w tej grze. No szkoda niestety, że jak oni są w trakcie wykonywania combo, to mi się czasami tekst te animacje buguje, no ale... Cóż, no nie można mieć wszystkiego, nie? Why are we out here again? Mam nadzieję też, że dzisiaj trochę Deus Ex Mankind Divided nagram. No mamy po prostu dzisiaj pompę, siłę, werwę taką, żeby rypać odcineczki, nie? Może Stalkera też coś nagramy? Nie wiem, mam dzisiaj po prostu ochotę usiąść, trochę ponagrywać, jutro dzień wolny, więc... Więc po prostu to jest takie, fuck yeah. Można sobie pozwolić, nie? Można sobie dzisiaj pozwolić. O, już wiem, o czym w ogóle jutro będę... O czym ogólnie będę gadał. Do was w tym odcinku, w tym Rima. Tak, już wiem co poruszymy. Albo nawet teraz w sumie trochę można o tym pogadać. Bo jutro, czyli nie mam przy sobie telefonu na pasku zadań. 28, no. 28 mamy, jest, znaczy ogólnie jest wyjazd. Jeżeli ktoś był. No w sumie był, no. Był, nie był, bo w sumie wy to będziecie mogli dopiero wstępnie iść na to. Były pokazy światła w Toruniu, nie? To jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Dzisiaj jestem tak trochę
zainteresowany tak naprawdę samym wydarzeniem. Trochę bym chciał po prostu tak mniej więcej sobie... No, mam nadzieję, że będzie coś ciekawego tam pokazane. Nie będzie jakiejś takiej hały, tylko rzeczywiście się pojedzie i... będzie można zobaczyć coś ciekawego, nie? Coś takiego fajnego. O, coś takiego z pompą, nie? Nie no, ogólnie rzecz biorąc, mam nadzieję po prostu, że... poczekane tam jutro dobre widowisko, a... nie będzie trzeba na przykład, nie wiem... Nie będę sobie pluł w brodę, że biorę sam... biorę... z familiadą wyjazd robimy i jakiś tam tak, no tak mech mech. Jak to czasami bywa na niektórych darmowych wypadach. Nie wiadomo, zobaczymy. No w ogóle. O, tak tematów do pogadania to myślę, że będzie dużo dzisiaj, nie? No bo dzisiaj chodzę w ogóle gadać. Ja nie wierzę, jak po prostu jak nigdy, nie? Jak nigdy, nie? Jak nigdy. Steampunk. I ogólnie zastanawiam się nad Falloutem trójką, czy nie nagrywać. Dajcie znać w ogóle, co byście myśleli nad tym, żeby Fallouta 3 ruszyć. No samą fabułę to tam można w 4 godziny główną skończyć, nie? No ale urok jest tej gry taki, żeby... Uuu, legendary blueprint. Fajnie. Ale sam urok tej gry jest taki, żeby właśnie chodzić sobie pozwiedzać, tak? No, exploring. To jest RPG. Przynajmniej według mnie. Inni niech mówią co chcą, nie? Tak samo jak... Nie wiem, jedni mówią, że taki samochód jest lepszy, inni mówią, nie wiem, że inni sądzą, że maluchy są zajebiste, inni mówią, że BMW jest mega, nie? Także... Kwestia gustu, no według mnie... no dobra, akurat to może nie jest kwestia gustu, bo to jest przydzielone z góry, ale... Fallout chyba jest RPG. No, z elementami FPS, tak, no mamy drzewko rozwoju takie fajne, mi się tam podoba. Nie wiem, ja te gry wszystkie biorę pod jedno kopyto i po prostu mi się gra w nie dobrze. Nie skupiam się po prostu na tym, żeby na przykład, wiecie, jedną grę, mamy jedną grę, na przykład jedną grę tylko sobie tam owijamy wokół palca, bo nie wiem, bo tak. Tak jak na przykład, nie wiem, ja w Stalkera naprawdę masę czasu straciłem w życiu i... Co? I źle? No, źle. ale tak wracając może bardziej poważnie, no to... W sumie, nie wiem, są gry takie, które was bardziej rajcują, nie wiadomo jak każdego, i są na przykład gry takie, których byście w życiu nie usiedli. Ja na przykład, nie wiem, czy jest gra, której mi się tak o nie podjął. Do której by rzeczywiście, jakbym usiadł, to bym tak popatrzył, tak powiedział, kurwa, nie będę w to grał, nie? Może się mi zapłacić, nie? I tak tej gry nie odpalę. Nie wiem, czy byłaby taka... W sumie ten Outlast ciągle tak mi się kula po głowie, jak o tym myślę, nie? Ale... nie wiem, no. Na Outlasta to wy byście bardzo chcieli, nie? No i tak... Teraz był CD Action, może coś pomyślę nad Outlastem, nie? Jezu, grą, która zgwałci moją psychikę, nie? Już zupełnie. Nie wiem, pomyślimy, no. Pomyślę w ogóle nad tymi wszystkimi produkcjami, które mam. Bo powiem wam tak, biblioteka wielka i szeroka, a nie ma kiedy po prostu tego ogrywać, nie? Ogólnie chyba bym musiał zupdate'ować parę rzeczy też na fanpage'u. Bo nie wiem jak bardzo tam na aktualności na fanpage'u są wrzucane, jak coś właśnie tam z wami nagrywam, czy z wami coś w ogóle robię, więc... Czy na przykład jak jakieś materiały były ostatnio dodawane, jakieś nowinki na kanale, to wszystko też tam... Wiecie, najbardziej na fejsie się zorientuję. O, tu chyba będzie glowing. Tak, jest glowing, Radrocz. Także no... W sumie rzecz biorąc, to najfajniej by było, jakby to dało radę tak ogarnąć. Wiecie, po swojemu, nie? Jakby powiedzieć. Najbardziej to bym po prostu chciał, żeby dzisiaj... O! Butcher knife. Oh yeah. Dobrze. Zobaczmy, co jest tu dalej, oczywiście. Ridersi, czyli hajsy. Właśnie, YouTuber's Life. Kurczę, jest dużo serii takich, które... gier, których nie można w sumie skończyć, bo YouTuber's Life, z tego co się orientuję, chyba nie można skończyć. Nie ma chyba takiej możliwości, więc... nie wiem. Nie, naprawdę nie wiem. Można by to jakoś ogarnąć, takie gry?
No nie wiem, wiem na pewno, że z Rimworlda to teraz obecna seria. Ona byłaby do przejścia, ale to jest po prostu... O Jezu, w 60 odcinku by trzeba było pójść, a nie w 30, żeby naprawdę wziąć spokojnie i ogarnąć to. Ogólnie był update do Prisona, to też jest, powiem wam, masa rzeczy jest, nie? A może się w sumie trochę wygadam, nie? Bo będzie Prison we wrześniu. Wracamy do starego, dobrego Prisona i tak jak mówiliście, żebym nie robił dormitoriów, to porobimy sobie zwykłe cele, nie? Oj, powrót do takich małych celiczek, nie? To będzie wszystko takie fajne. Powiem wam naprawdę, za Prisonem się stęskniłem okrutnie i... No jest to gra, w którą będę chciał sobie popykać. Hi. Jest dużo w ogóle gier takich, za którymi się stęskniłem w sumie z tych serii miesięcznych, a... Powiem wam tak, no nie chcę je przegrywać sobie też samemu, no bo... Powiem tak, no nagram je samym, pogram sobie samemu, tak, przenerfię je tak, o, tak ostro, nie wiem, tydzień będę sobie w nią rypał. No i później jak będę nagrywał dla was, to będzie tak, no fajnie, tu mamy to. Wolę przed jakiś czas do jakąś grę na przykład nie pograć, tak jak z Rimworldem mamy. I później wchodzić taki, o, znowu to fajne, nie, jest ta przyjemność po prostu z grania wtedy. Jestem dzisiaj gadatliwy jak nigdy, nie, naprawdę, chyba dawno nie gadałem po prostu tyle od siebie na materiale. Jakimkolwiek, który na kanale był. Poza chyba tym audiologiem ostatnim, co tam był. I chyba trochę Q&A. Ogólnie w sumie może w Q&A jakiegoś zrobimy znowu. Coś w tą stronę uderzymy. Tylko tym razem już chyba bym nie przeklejał pytań. No i tak, powiem tak, za dużo tych pytań tak nie zadajecie, takie bardziej pogadajmy by było, nie? Trochę o planach. W sumie może będę robił co miesiąc taki Q&A połączony z tymi, z informacjami. To mogłoby być ciekawe rozwiązanie, naprawdę, no. Brzmi jak plan. Ej, to naprawdę brzmi jak plan. To był dobry, to jest dobry plan. Ten plan jest dobry, ja chcę go wykorzystać może. Tak bym na początku albo pod koniec miesiąca robił jakieś takie sobie sprawozdanie, nagrywał, no tak fajne będzie, nie? No, coś takiego, jakąś taką głupotkę. No, ustrzelcie go, fajnie. Teraz tak, co tu mamy? Który? Tyk. I oczywiście standardowa procedura heal. Kurczę, w sumie wyszliśmy z team packami wszystkim na zero prawie. Dwa outfit recycle. No, spoko. Outfit Recycles się akurat przydadzą, bo nie mamy ich za dużo. Niestety. Niestety nie mamy ich za dużo. Okej, to był taki tani quest. O Jezu, tu mamy jeszcze. Dobra. Drugi quest. Odbieramy, lecimy od razu. Będzie dłuższy odcinek, ale... Powiem tak, ci co lubią Sheltera, to i tak już ogląda, to jeszcze tu są ze mną. Find Bixby. O Jezus Maria, jaki długi volt. Ci co lubią Sheltera, to są jeszcze, ci co tam tak średnio lubią Sheltera, to już dawno go wyłączyli, więc tak na dobrą sprawę i tak materiał jest dla tych osób, które by chciały tutaj trochę spędzić czasu i po prostu no pooglądać, nie? Coś więcej na temat tutaj tej gry, posłuchać pewnie głównie mojego gadania, bo to jest tak naprawdę wydaje mi się, że jako youtuber tutaj bardziej ściągam do siebie ludzi nie tyle materiałem, co właśnie takim gadaniem moim. Po prostu, że... głupie skojarzenie, ale tak jak był kiedyś ten filmik, może młodsze pokolenie nie kojarzę, ale jestem wylewny, bo mnie boli. Tak, tak, tutaj na przykład, no ja po prostu lubię gadać, tak? No, inaczej, te osoby, które są już od dawna na kanale, pamiętają początki, kiedy tam nie było prawie nic tutaj, nie, to... Pamiętają pewnie te moje gadane niektóre. Jak ja wtedy sztywno gadałem, nie? O Boże, to była masakra, nie? No, jak teraz sobie czasami odpalę, nie? Czy jakiś tam archiwum wyciągnę z dysku i powiedzmy odpalę materiały, które jeszcze miałem nie na tym kanale, no już moim, tylko jak jeszcze spermem nagrywaliśmy, to niestety wyszło lekkim failem nam bokiem obydwu. To, o Boże, jak ja wtedy byłem, tam pamiętam. Ja z Brother in Arms miałem Rage Compilation, jak wścieklizna mnie brała. Przy przechodzeniu tam jednego
jednej misji, tam z jednej misji, z samego materiału z jednej misji zrobiłem 10 czy 15 minutowy rage compilation, to już była tragedia, nie? Bo myślałem, że to będzie fajne, nie? Nie, to czy ja byłem wtedy na studiach już? Tak, to chyba był okres, kiedy ja studiach już byłem. Nie? I takie szczeniackie po prostu, jakie takie normalnie dziecinne, nie? Rage compilation, nie? No, powiem wam, to były naprawdę inne czasy, nie? To były inne czasy, ale tak na dobrą sprawę to... Z jednej strony się żałuję zawsze, że nie można cofnąć tego czasu, że tak powiem, a z drugiej strony no, idzie się dalej, nie, i trzeba żyć, nie. No nie, jest dużo takich, słyszę. Ou. No niestety. No nijak tutaj niestety się nie da zrobić, żeby no cofnąć niektóre decyzje, że tak powiem, sprzed poprzedniego czasu. Ale powiem wam naprawdę, no jest dużo rzeczy takich, które są fajne, jest dużo po prostu miejsc, które się obejrzało kiedyś za dzieciaka, nie? Jest po prostu masa rzeczy. Sorry, trochę ten zielony mnie wybił z rytmu, ale mówię wam, no jest masa rzeczy takich, które sprawiają, że naprawdę fajnie się. Że fajnie się o wszystkim wspomina, nie? Czasy liceum, kurde, początki studiów. No jest dużo takich rzeczy. Ja się człowiek teraz rozmarzyłem się trochę, sorry. Za tym po prostu, co było kiedyś. O, Mr. Handy, fajnie. I Vault Tech. No, dobra, fajny gift. Fajne rzeczy dostaliśmy. No. Kurczę, a wy macie też jakieś takie w sumie historie? Floor, Bigby was here. Serio, pieseł Bigsby. Jej, mamy pieseła. Mamy maszynkę, stąd i mamy lunchboxa. Genialnie. Nie no, dla mnie bomba. Ale tak wracając, nie, czy wy też macie jakieś takie wspomnienia, które tam... Czy na młodsi to pewnie nie mają akurat tak dużo jeszcze takich unikalnych wspomnień, ale... Te osoby tak bardziej w okolicy mojego rocznika to na pewno mają jakieś takie, nie wiem, głupie wspomnienia, nie? Takie jakieś chore szczeniackie akcje, które jak patrzy się z perspektywy czasu, to takie, o Boże, kurde, co ja zrobiłem kiedyś, nie? I tak pytacie samych siebie, nie? To na pewno byłem ja, nie? I na przykład widzicie potem jakieś nagrania takie głupie. Oczywiście, no, jest sporo takich rzeczy. No tak, kurczę, powiem wam, nie wiem, mówię, no ten odcinek dzisiaj jest okrutne gadane mam, nie? Takich, w sumie, o wszystkim i o niczym. Popitolić mogę, nie? Sobie tak, po trochu. Co my tu mamy jeszcze? No, fajnie, kurczę, powiem wam ten odcinek... Nie, naprawdę, serio, ten odcinek dzisiejszy, nie, ten akurat tak lekko mi się nagrywa. Normalnie trochę, przyznam, że... Im dalej w las, to trochę mnie Shelter już zaczyna męczyć, no bo tak na dobrą sprawę. W pół gwizdka do wszystkiego jesteśmy. Ciężko trochę zorganizować tutaj, że tak powiem, jakieś mocniejsze domy czy coś, nie? No i przede wszystkim jest to też taka gra, w której sobie mogę, powiem tak, nie muszę się tak skupić na przykład na fabule, czy jak w Deus Exie, czy na przykład bardziej stalkerowsko prowadzić, jak Call of Pripet. Jest po prostu taka luźna rzecz, nie? Tak samo Rimworld. Rimworld i wszystkie serie miesięczne, nie? To jest, są też takie materiały dla mnie, których mogę sobie pokontemplować tam z wami, nie wiem, ponarzekać mnie na wszystko. Po prostu tak po ludzie sobie pogadać z wami, nie? No lubię, nie, po prostu, no sorry, no. Weźcie w ogóle dajcie jakąś tam, nie wiem, łapkę w górę czy coś, powiem tak. Nigdy wcześniej o to nie prosiłem, ale dajcie jakąś łapkę w górę może pod tym odcinkiem, jeżeli ktoś dotrwał dotąd, nie? Albo skomentujcie jakoś materiał, powiedzcie co na przykład wy byście chcieli, żebym zaczął robić na kanale. A może dzisiaj w ogóle nagram sobie taki luźny materiał, taką pogadankę? Nie wiem. Kurczę, powiem wam, dzisiaj mam dziwne naprawdę pomysły, takie inne, nie? Porobić coś dzisiaj tak na kanał innego. Tak jak na przykład tą GMV-kę z Dishonored. Ja wiem, że no średnio ona się odebrała i tak.
Chociaż tak, no powiem, no nie pobije na pewno, że tak powiem, atrakcyjnością materiału z Rimworld, za co wam naprawdę ogromnie dziękuję, że po takim czasie, w sumie w kilku miesięcy, jak nie było Rimworlda, nagle Rimworld wchodzi na kanał i wszyscy naprawdę odbieracie go zarąbiście, nie no, to jest... Dla mnie to jest naprawdę coś mega, nie? Dla mnie to jest naprawdę coś mega, że czekacie na przykład, jesteście u mnie na kanale, macie mnie tam w subskrypcjach gdzieś założonego, jakieś tam zakładeczka taka sobie na dole wisi. Nie, i nagle boom, nie? Jest Rimworld, wow, wszyscy tutaj się cieszycie, no jest to naprawdę coś dla mnie, no mega, nie? Mega uczucie. Powiem wam tak, no dzisiaj mam po prostu dobry dzień, nie? Dobry dzień, żeby sobie pogadać, tak. Mam nadzieję, że jak będę za chwilę nagrywał Rimworlda, to mi nie przejdzie to gadane i dalej sobie będę tak jak pierdzielił, nie? Nie do rzeczy, nie do rymu, nie do taktu w ogóle. Będę sam z wami do was dyskutować, nie? Dalej jak tak jak teraz. Tego chciałbym, żeby nam już skończyć tak, trochę tam ten Vault, żeby tak przejść go tak cyk cyk, nie? Odpalić Rimworld. Tam dużo innych rzeczy jeszcze porobić. Do Deus Exa dzisiaj bym chciał nagrać. O tak, to byłaby magia, nie? Bo jutro rano będę musiał wstanę, nie? Wstanę, 7, szybki prysznic. Hop, hop, hop i kurczę, nagrywamy, nie? O, to jest też to. No powiem wam naprawdę, przerzucanie się na przykład taki... No, 6-7 godzinny tryb snu jest zarąbiste, naprawdę, no. Wiele więcej energii mam rano, jak wstanę, może za muła tak do godziny 9-10. Ale jeżeli już naprawdę się przestawić, tak, to... Potem naprawdę, wieczorem, widzicie. Pompa, jedziemy, nie? Można sobie naprawdę... Kurczę, w ogromny sposób, tak powiem, zregenerować siły, nie? Nie odgadam nic, też nie odczuwa tak bardzo zmęczenia, nie? Po całym dniu. Najważniejsze jest po prostu to, żeby zrobić sobie systematyczność, nie? Systematyczność jest najważniejsza w rozkładzie dnia, także naprawdę, no. W sumie cały czas lecimy na tych Focus Laser Rifle, przepraszam. I kurczę, no nie powiem, no nie jest taka zła ta broń. Myślałem, że ona będzie jakoś tak bardziej taka mech, no tak tam, idziemy tak mech, no nie, średnio najeżdża mech, no ale... Daj radę, naprawdę, bardzo fajnie dają radę. Nie spodziewałem się, że one będą takie mocne. Ja wiem, że one mają oczywiście swój damage, tak, tam w ogóle statystyki, fajnie, ale no... Spodziewałem się, że będzie gorzej. Kolejny rad skorpiony. Jezu, no te rad skorpiony to niby tak... Powinny nas tutaj... zmęczyć, a... tak na dobrą sprawę... Nie wiem, nie odczuwam tego. Tak, nie odczuwam tego ani trochę. Nie w ząb, niestety. Nieszczęście może. No poszczelajcie do nich trochę. W ogóle taki mały, słodki kotek i wielkie skorpiony, nie? Oh my god. Naprawdę, dzisiaj jest... Dzisiaj jest dziwny dzień. Nie, no naprawdę. Nie spodziewałem się po prostu, że... Po takim czasie dzisiaj... Po tym, co w ogóle dzisiaj... można powiedzieć, że zarówno i w pracy, i po prostu po przyjściu do domu mnie spotka, to będę mógł jeszcze z taką pompą lecieć, nie? Cały dzień dzisiaj na wysokich obrotach. O! 5! No, 5 sztuk mi się już nie podoba aż tak bardzo. Nunu. No ale powiem wam naprawdę, no. Najważniejsze w życiu to jest systematyczność, nie? Jeżeli coś robicie z dnia na dzień, nie wiem, to ma do wszystkiego. Praca, nauka, nawet tak jak ja tutaj na YouTube coś tam staram się ukręcić jakiś materiał czy cokolwiek. To też jest co innego jak widzicie, no to jest systematyczne, nie? Uczenie się systematyczności w sumie jest bardzo ważną rzeczą. Ja tego czasami przyznam w życiu prywatnym nie umiem sobie, nie umiem, że tak powiem, do końca tego wyegzekwować od siebie, ale... Ale ze wszystkim trzeba pracować, tak? No, idzie ze wszystkim naprawdę jakoś tutaj sobie poradzić. Dobra, teraz tak, niech oni to ustrzą, jeszcze to ustrojstwo. Tych trochę, tych kilka steampacków tu będziemy musieli rozdać. Niech tego tutaj zjedzą do końca. No w sumie też cały Vault, tak? Ja. Ja, Hans.
Ja Hans, das ist alles. No come on, dojdź, 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 dojdź. Dobij! Jak to Worm tak krzyczały. Te na polskim dubbingu. Chociaż ja tak zawsze nie wiem, czemu lubiłem rosyjskimi Wormsami grać. I grot pagado. Nie wiem czemu, rosyjski, nie wiem, voice acting w Wormsach był taki fajny, backowy zawsze. Find Bixby, tak. Coolly! Mamy kolejnego peta. Kolejna osoba będzie mogła biegać z piesełem u boku. Jest. Nie, naprawdę powiem wam dzisiaj tak, taki dzień, że idzie na pompie wyrobić, nie? No tak, tutaj wszyscy wracają. Jezus Maria, ile tych robocików tu mamy. Dobra, czyli w sumie tak. Low food supply. Powiedzmy tak. Ci już mają maxa. Dobra, coraz więcej osób z maxem się robi. Więc trzeba będzie ich tu niedługo przesiedlić. Okej. Okay. Nie, close. Sell common items. Collect. Lucky nightwear. I tylko to. Dobra. No to... Tak, czy można... Od razu na drugą wysłać? A co? Idziesz od razu. Dobra, moi mili, myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko, albo i nie. Albo i nie ze względu na Deathclawy. Ze względu na Deathclawy, które oczywiście muszą przyjść i muszą trochę nam bałaganu porobić. Moment, to osoby, które są wylevelowane, ile one mają statystyk na maksa? No w sumie po 3. No to już są dziki, nie? To już są bizony takie nasze. Okej, okay, a ci co, jak tu radzą z damage'em? Bardzo szybko się eliminują, nie? Tutaj chyba... No właśnie, nie zdążą drugiego dotknąć, a... Dwa deathclawy, nie? Na pierwszym pomieszczeniu zabite. W zasadzie to 3. Zatrzymaj to 50 incydentów. No to z tym będziemy się tu trochę martwili. Dobra, craft outfit na razie wywalamy. Serio, ghost rifle. Dobra, z tym jeszcze gorzej będzie. Ale okej, w tym miejscu, moi mili, kończymy odcinek następnego. Trzymajcie się, hej!